Porty cyfrowe ADAT są zdecydowanie najmniej docenianym elementem we współczesnych systemach audio, głównie interfejsach. Wiele osób nie do końca rozumie ich przeznaczenie, traktując je trochę jak zbędny dodatek i skupiając się na jakości oraz brzmieniu przedwzmacniaczy interfejsu, jego zakresach dynamiki, dodatkach programowych i tym podobnych rzeczach. Tymczasem przez takie połączenie optyczne możemy przesłać jednocześnie do ośmiu kanałów audio. To oznacza, że mając interfejs wyposażony w wejście cyfrowe ADAT, możemy niewielkim kosztem rozbudować nasz system o 8 torów sygnałowych opartych na dowolnych przedwzmacniaczach, kompresorach, korektorach i czym tam chcemy. Dzięki temu nasze studio domowe może być stopniowo rozbudowywane do formatu studia projektowego, a może nawet profesjonalnego. Masz wróblewski 0DB.pl, twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro proaudio. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co bywa określane jako Light Pipe, a co znacząco potrafi rozszerzyć nasze możliwości w zakresie wielokanałowej rejestracji i miksowania dźwięku. Historia portu ADAT nierozerwalnie związana jest z firmą Alizes. U nas znaną jako Alesis. Jej korzenie sięgają początku lat 80., a szczytowy okres chwały przypada na przełom wieków. Niestety zaraz potem nastąpiło dramatyczne załamanie pięknie rozwijającej się kariery i z pozycji wiodącego producenta sprzętu dla rosnących jak grzyby po deszczu domowych i projektowych studiów nagrań, a Lises stał się w zasadzie tylko nazwą i cieniem dawnej chwały, choć wciąż oferuje funkcjonalne produkty. Pod koniec lat 90. minionego wieku miałem kilka ciekawych spotkań z jej przedstawicielami, między innymi przy okazji debiutu słynnego dziś syntezatora analogowego A6 Andromeda, przez wielu uważanego za jeden z największych finansowych gwoździ do trumny tego niegdysiejszego giganta. Tak czy owak, w 1991 roku Alizes zaprezentował urządzenie, które zrewolucjonizowało branżę. Był to ośmiośladowy cyfrowy system zapisu i odtwarzania pod postacią rekordera ADAT. W czasach, gdy studyjny analogowy wieloślad kosztował tyle, co dom, na rynku pojawiło się urządzenie, które umożliwiało uruchomienie własnego studia za cenę rzędu 3,5 tysiąca ówczesnych dolarów czyli niezłego samochodu. Co więcej, rejestratory te można było łączyć łańcuchowo dla uzyskania łącznie 128 ścieżek. A nośnikiem była zwykła kaseta SVHS, którą można było kupić w każdym sklepie z telewizorami. Podówczas nie było bardziej atrakcyjnej alternatywy, jeśli ktoś chciał samodzielnie stworzyć własne studio nagrań. Właśnie to łańcuchowe czy też kaskadowe łączenie więcej niż jednego rejestratora ADAT było bezpośrednią przyczyną stworzenia formatu cyfrowego transmisji w oparciu o istniejące już wtedy połączenie optyczne TOS-Link. Opracowane przez firmę Toshiba, stąd nazwa tos pod kątem wygodnej transmisji sygnału stereo z odtwarzaczy CD do innego sprzętu cyfrowego, stało się niemal obowiązkowym wyposażeniem każdego z nich. Znalazło też zastosowanie w konsumenckich systemach 5.1 przy podłączaniu sabuferów i wielu innych rzeczach. Bazując na światłowodzie, łącze typu Toslink może zatem obsługiwać wiele formatów, zachowując jednocześnie bardzo wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, prostotę obsługi i, co niezmiernie ważne, pozwalając uzyskać pełną separację galwaniczną pomiędzy łączonymi urządzeniami. To oznacza koniec z kłopotami, z pętlami mas, symetrią bądź niesymetrią sygnału. Po prostu łączymy wyjście optyczne z wejściem wskazujemy urządzenie, które ma być masterem, bo w systemach cyfrowych może być tylko jeden master, wszystkie pozostałe to slave. I już możemy transferować 8 sygnałów cyfrowych bez konieczności restartu któregokolwiek z urządzeń. Firma Alizes już od dawna nie produkuje swoich adatów, który to skrót oznacza Alizes Digital Audio Tape. Ale ośmiokanałowy optyczny format transferu, który powstał na ich potrzeby, funkcjonuje w najlepsze do dziś. Wciąż pozostaje najtańszym i najbardziej efektywnym sposobem przesyłu do ośmiu kanałów w postaci cyfrowej. Dlaczego do ośmiu? Tutaj istotne znaczenie ma częstotliwość próbkowania sygnału, który chcemy, mówiąc kolokwialnie. Przepchnąć przez adat. Jeśli będzie to próbkowanie pojedyncze, czyli 44,1 lub 48 kHz, to tych kanałów może być 8. Jeśli natomiast używamy próbkowania podwójnego, czyli 88,2 lub 96 kHz, to na skutek ograniczeń formatu tych kanałów może być maksymalnie 4. Dlatego właśnie w niektórych urządzeniach znajdziemy po dwa wejścia i wyjścia optyczne ADAT. To na wypadek, gdyby ktoś chciał pracować z próbkowaniem podwójnym, wciąż mając do dyspozycji 8 kanałów. A co z próbkowaniem poczwórnym, czyli 176,4 lub 192 kHz? Wtedy liczba portów spada znów o połowę, i na jednym złączu możemy ich wysłać tylko dwa. Trzeba też wspomnieć, że ADAT to łącze jednokierunkowe. Mamy oddzielne wyjścia, które poznamy po tym, że świeci się w nich transmitująca światło dioda, i oddzielne wejścia, w których będzie ciemno. Nie wszystkie urządzenia mają zarówno wejścia, jak i wyjścia. Wiele interfejsów audio, jak choćby Apollo Twin, ma tylko wejście. Z kolei stareńki, ale wciąż bardzo funkcjonalny Moto Track 16 ma zarówno wejście, jak i wyjście. Zobaczmy, jak takie połączenie działa w praktyce. Podłączam wyjście ADAT z interfejsu MOTU Track 16 współpracującego z jednym komputerem do wejścia ADAT interfejsu Apollo Twin podłączonego do drugiego komputera. W programie DAW pierwszego komputera, tego z MOTU, ustawiam próbkowanie 44,1. Jako zegar wybieram internal, a jako wyjście programu DAW wskazuję porty ADAT. Mam tu 8 ścieżek Mono, z których każdą przypisuję do innego portu ADAT od 1 do 8. W drugim interfejsie, który będzie odbierał 8 kanałów z pierwszego, również aktywuję próbkowanie 44,1 kHz, włączając wejście ADAT i wskazując je jako źródło synchronizacji word clock. Dwukrotnym kliknięciem dodaję 8 kanałów. W riperze jest to wszystko jedno, czy będą to ścieżki MIDI, instrumentalne czy audio. O ich przeznaczeniu decyduje zawartość, a nie rodzaj ścieżki. W każdej ścieżce włączam nagrywanie jako źródło sygnału wejściowego, wskazując porty audio ADAT od 1 do 8. Uruchamiając odtwarzanie na pierwszym systemie, można zaobserwować działanie wskaźników poziomu na drugim. Nie musimy się martwić ustawieniami poziomów. Sygnały cyfrowe nie wymagają takiej regulacji, a sam sygnał z jednego DAW jest bezstratnie i bez żadnej konwersji nagrywany na drugim DAW. Cyfra w cyfrę, żadnych komplikacji. Efekt jest dokładnie taki sam jak przeniesienie pliku z jednego komputera do drugiego. A teraz jeszcze inna konfiguracja. Mamy tutaj ośmiokanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy pod postacią urządzenia FocusRite Octopre. Oprócz tego, że ma ono 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych z własnymi wyjściami liniowymi, to dzięki uzbrojeniu go w odpowiednie rozszerzenie może też konwertować wszystkie te sygnały analogowe na postać cyfrową do formatu ADAT. Podłączam zatem cztery mikrofony, dwa instrumenty i dwa sygnały liniowe z syntezatora. Do wejść OctoprE. Wszystkie te osiem różnych sygnałów monofonicznych zostaje teraz przekonwertowane do postaci strumienia światła i przesłane jednym cienkim kablem światłowodowym do wejścia ADA w interfejsie Apollo Twin. Uzbrajam do nagrywania osiem ścieżek, tak jak poprzednio, i mogę od razu nagrywać wielośladowo prosto w moim komputerze. Dzięki mikserowi interfejsu Apollo mam możliwość wysłania różnych sygnałów do monitorów, słuchawek czy natory pomocnicze. W każdym z tych przypadków, włączając wtyczki universal audio, w sygnałach kierowanych do nagrywania lub odsłuchowych, na przykład wokal może mieć pogłos w odsłuchu, ale nie będzie go już w sygnale nagrywanym w DAW. Co istotne, cały czas mam do dyspozycji dwa wejścia mikrofonowo-instrumentalne interfejsu Apollo. Tutaj także z wtyczkami pracującymi w czasie rzeczywistym, na przykład z emulacją przedwzmacniaczy NIF 1073 czy kompresją LA2A. Jeszcze jakiś czas temu mało które zawodowe studio oferowało taką funkcjonalność. A wszystko to dzięki takiemu skromnemu portowi Toslink obsługującemu format ADAT. Dzięki pojedynczemu kablowi światłowodowemu oraz, o czym nie wolno zapominać, ośmiokanałowemu przetwornikowi AC i CA. Jeśli kogoś przeraża ten ostatni element, to tylko napomknę, że podobne funkcjonalnie urządzenie można już kupić za nieco ponad 1000 zł. Na początek wystarczy, a potem zawsze możemy kupić coś droższego, jeśli taki krok uznamy za niezbędny. Cały nasz system pozostaje wciąż otwarty i gotowy na zmiany. Chcemy użyć innych przedwzmacniaczy? Żaden kłopot, podłączamy ich wyjścia liniowe do wejść przetwornika AC i przez ADAT przesyłamy do interfejsu. Mamy smak na kilka różnych kolorów sonicznych oferowanych przez różne preampy, np. w formacie Lunchbox 500, montujemy je w szafce Lunchbox, wychodzimy z niej sygnałami liniowymi. Kierujemy na wejścia liniowe przetwornika i za pomocą światłowodu przesyłamy do dowolnego interfejsu audio wyposażonego w wejście ADAT. Nie musimy się przejmować jego przed czy jakością torów analogowych. Od momentu, gdy sygnał analogowy zostanie zamieniony na postać cyfrową, o jakości decydują tylko parametry konwersji. Aha, zapomniałem wspomnieć, że ADAT jest domyślnie 24-bitowy, zatem oferuje teoretyczny zakres dynamiki wynoszący 144 dB. Wejście a także wyjście adat w każdym interfejsie audio to niesamowicie funkcjonalne i elastyczne konfiguracyjnie rozwiązanie. Odpadają nam wiązki kabli analogowych, problemy z przydźwiękiem, kłopoty z synchronizacją. Mamy ład, porządek i elegancję w naszych połączeniach, których konfigurację można zmieniać bezpośrednio z programu DAW i lub miksera interfejsu audio. Oczywiście interfejsy wyposażone w ADAT będą droższe od tych bez ADATU. Ale czyż możliwości, jakie oferuje ten port, nie są warte tych pieniędzy? Z najtańszych rzeczy dostępnych na rynku na uwagę zasługują takie jak Audient ID 14MK2, Audient Sono, Tascam 102i czy Presonus 1810C. Jest też Focusrite Scarlett 18i8, najnowszy SSL 12, a potem już zaczynają się produkty w cenie powyżej 2000 zł. Należy też wspomnieć, że porty optyczne ADAT często bywają zamienne z formatem SPDIF. Ten opracowany przez firmę Sony i Philips na potrzeby przesyłu z odtwarzaczy CD do innych urządzeń cyfrowych format transmisji sygnału stereo wykorzystuje dwa rodzaje połączeń Elektryczne pod postacią gniazd RCA, lub optyczne właśnie pod postacią Toslink. W cyfrze liczą się tylko zera i jedynki, coś jest albo czegoś nie ma. Kwestią drugorzędną pozostaje zatem to, czy będzie to napięcie czy światło. Dlatego właśnie większość interfejsów audio oferujących porty ADAT ma możliwość zmiany ich formatu z ośmiokanałowego ADAT na dwukanałowy optyczny SPDIF. Rodzi się pytanie, po co ktoś miałby zmieniać 8 kanałów na 2? Może nie potrzebuje 8, tylko 2, a poza tym SPDIF może pracować z próbkowaniem od 44.1 do 192 kHz cały czas obsługując dwa kanały. Zatem ADAT z próbkowaniem 192 kHz jest w zasadzie tym samym co SPDIF. Można się trochę w tym pogubić, ale tylko wtedy, gdy nie korzystamy z takich połączeń w naszej codziennej praktyce. Tak naprawdę to jest bardzo proste, logiczne i funkcjonalne. Niemniej taka zamienność ADAT i SPDIF umożliwia m.in. swobodne łączenie urządzeń profesjonalnych z tak zwanymi konsumenckimi. Mam wrażenie, że format ADAT nie prędko wyjdzie z użycia, zatem nasza inwestycja w interfejs z ADATem z pewnością się opłaca. Poza tym porty tego typu znajdziemy w wielu profesjonalnych urządzeniach stosowanych zawodowo, co znacząco ułatwi wielokanałowy transfer. A jeśli nawet jakiś sprzęt pro audio nie ma wejścia czy wyjścia ADAT, to zawsze można kupić konwertery z ADAT do dowolnego innego formatu cyfrowego. Zaiste, powiadam Wam, niewiele jest w branży pro audio równie funkcjonalnych i skazanych na długowieczność połączeń jak ADAT. Pod tym względem można je porównać tylko do MIDI. Cały czas jednak trzeba przy tym pamiętać, aby trzymać się zera decybeli.